Proszę Państwa, nasze spotkania i zaczęliśmy parę miesięcy temu i nazwaliśmy ten cykl Obrazy historii. W zasadzie to moglibyśmy go nazwać powidoki, bo to jest tak, że zawsze twórcy tworzą obraz, a nam zostają pod powiekami obrazy. I tak jest z historią, myślę, jak reżyserzy robią filmy o historii, to nam zostają powidoki, pewne wycinki tylko tej prawdziwej historii. I zawsze się zastanawiamy, czy to, co my mamy pod powiekami, to jest prawda, czy tak było naprawdę. I teraz moje pytanie pierwsze do pań jest takie, czy tak było z Władysławem Strzemińskim? Czy to, co widzieliśmy, to prawda? Trudne pytanie, bo złożone. Znaczy odpowiedź jest złożona. Generalnie prawda, w szczegółach nie zawsze. I nie wynika to z faktu, że pan Andrzej Wajda nie znał wszystkich faktów, tylko jak rozmawialiśmy kilkakrotnie, także z producentem filmu, jest to film fabularny o życiu Strzemińskiego, a nie dokument, a nie niewierna biografia. Natomiast jeżeli chodzi o podstawowe fakty z życia Strzemińskiego, jak najbardziej są one prawdziwe. Ten film obejmuje 4 lata, ostatnie lata życia Strzemińskiego. Ale tak naprawdę mam wrażenie, że wszystko, co się, no nie chcę powiedzieć najważniejsze rzeczy, ale bardzo ważne rzeczy, zaczęły się dużo, dużo wcześniej, na początku jego drogi, zanim został malarzem. Panie w swoim artykule napisały, że to było życie przed życiem. Bardzo mi się to spodobało. No właśnie, chciałbym zapytać panie o to życie przed życiem. Jak to wyglądało? Kim był Strzemiński wcześniej, zanim został malarzem? Dałyśmy w ogóle tam nazwę, Życie przed życiem, dlatego, że to jest fragment życia Strzemińskiego, o którym bardzo niewiele wiadomo. W biogramach czy w książce córki pojawiają się pojedyncze zdania na ten temat i nikt tego okresu w ogóle nie bada. A Strzemiński był młodym, bardzo zdolnym Polakiem, który dostał się do jednego z lepszych korpusów kadetów w Rosji, w Moskwie, a później udało mu się dostać do jednej też z najlepszych wojskowych uczelni rosyjskich, szkoły inżynieryjnej w Petersburgu. To była bardzo, bardzo elitarna szkoła. Jego młodszymi i starszymi kolegami ze szkoły byli synowie wielkich książąt, między innymi wielkiego księcia, który odpowiadał za całe szkolnictwo wojskowe w Rosji. Więc on po prostu dla swoich synów nie wybrałby byle jakiej szkoły. No i ten młody, niesłychanie zdolny Polak kończy uczelnię, jest oficerem. I w tym momencie wybucha I wojna światowa, trafia na front i tam dokonuje niemożliwych, niezwykłych rzeczy. I pod względem odwagi, działania, dowodzenia, ale też pod względem takiej swojej wiedzy, umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. On będąc na froncie, będąc w twierdzy Osowiec, konstruuje miotacz min. Wtedy w ogóle miotacze, była potrzeba takiej broni, natomiast taka broń jeszcze w ogóle nie była wdrażana. I to były pierwsze prototypy, które dopiero gdzieś mogły pójść do masowej produkcji. I robi to, projektuje, wymyśla młodziutki chłopak, który jest świeżo po szkole inżynieryjnej.
No ale potem jeszcze niesamowite są te jego wyczyny wojenne, tak? Cała karta bojowa jest niezwykła. To było dla nas zaskakujące na bardzo wielu poziomach. Gdy weszliśmy do archiwum wojskowego w Moskwie, historyczno-wojskowego, nie mogłyśmy wymieniać się dokumentami, które czytałyśmy. A czytałyśmy tak zaskakujące dokumenty, że wychodziłyśmy na korytarz, żeby się ze sobą konsultować i opowiadać. I chodziłyśmy też do archiwistów, bo myślałyśmy, że ktoś nam się w języku rosyjskim myli. Znalazłyśmy mnóstwo zaskakujących rzeczy dotyczących przebiegu służby wojskowej Strzemińskiego. Między innymi to, że jako dwudziestoparolatek, w zasadzie do 1916 roku, do 1916 roku, jako bardzo, bardzo młody człowiek, 22-23-latek, zdążył w ciągu 2 lat wojny zdobyć więcej orderów bardzo wysokiej klasy, w tym najwyższej klasy istniejącej w carskim wojsku, niż jego ojciec w ciągu 30 paru lat służby na froncie. Ojciec też był oficerem frontowym, między innymi przeżył, co jest ewenementem, wojnę rosyjsko-turecką. Strzemiński dokonał tego w ciągu 2 lat. Jednym z jego wyczynów było między innymi poprowadzenie kontrataku po straszliwym ataku gazowym w twierdzy Osowiec, kiedy Niemcy byli przekonani, że zagazowali całą obsadę twierdzy. Okazało się, że część przeżyła i osoba dowodząca kontratakiem, w zasadzie obroną wtedy jeszcze, nie kontratakiem, jeden z oficerów zmarł zagazowany. Strzemiński, ranny w rękę, wcześniej już sam zgłosił się do uczestnictwa w tym kontrataku i przejął dowodzenie. Jako 21-latek prowadził kontratakiem i obronił tę twierdzę. Przez 3,5 godziny w oparach gazu, co zresztą miało konsekwencje dla jego późniejszego całego życia, bo sam też tego gazu się bardzo dużo nałykał i był ranny, doprowadził do obrony tej twierdzy. A twierdza była oblegana w ogóle przez Niemców przez 5 roku. Tam przez 5 roku non-stop pracowali intensywnie. I między innymi za tą obronę twierdzy dostał jedno z tych 2 najwyższych możliwych w ogóle odznaczeń, czyli Złoty Oręż. To taka nagroda, którą dostawano tylko za najważniejsze osiągnięcia na froncie, za waleczność, za dzielność. No ale i co się potem dzieje? To znaczy on zostaje ranny, tak? Znaczy według legendy czy mitu to jest... To jest granat, tak? Ale zdaje się, że tak nie jest. Znaczy, wszystkie informacje, które się pojawiają, to są takie, że w maju 15 roku Strzemiński ma wypadek z granatem. Natomiast w maju 15 roku z tych dokumentów, które odnalazłyśmy, Strzemiński jest zdrowy, ma wszystkie kończyny, jest dowódcą i odpowiada za pracę, za fortyfikację czołowych pozycji twierdzy Osowiec. Twierdzy, która później została nazwana wschodnim rosyjskim Verdun. To była jedyna twierdza, która się nie poddała, nie została zdobyta przez wojska niemieckie. Atak gazowy, gdzie właśnie poprowadził Strzemiński kontratak. Atak gazowy odbył się na początku sierpnia 15 roku. Później wojska rosyjskie wycofywały się już tutaj z terenów ziem polskich, z Królestwa Polskiego. I Strzemiński cały czas jest na pierwszej linii frontu. Oni się wycofują, ale on odpowiada za budowę kolejnych okopów, szczególnie tam po prostu, gdzie front stanął. No i jeśli chodzi o te wszystkie informacje dotyczące wypadku i granatu, to my mamy tutaj bardzo dużo wątpliwości.
To znaczy, jeżeli chodzi o wypadek w maju 15 roku, nie mam żadnych wątpliwości, bo go nie było. Strzemiński był ranny w czasie ataku gazowego, był raniony kulą karabinową w ramię, ale trafił do szpitala i po kilku dniach z tego szpitala wrócił natychmiast. I dopiero w zasadzie do lazaretu, nawet nie do szpitala. Natomiast dopiero na dłuższą hospitalizację trafił w 16 roku, wiosną 16 roku, w maju, z powodu choroby. Nie jest wyszczególnione z powodu jakiej choroby, ale nie jest napisane, że z powodu oberwania ręki, nogi czy czegokolwiek innego. Nie jest też napisane w dokumentach, że był ranny, jest napisane chory. To jest zasadnicza różnica. Nie będziemy spoilerować własnej książki, bo byłoby to w ogóle nierozsądne. Niemniej jednak na końcu tejże bardzo precyzyjnie próbujemy wyjaśnić, co się stało, że Strzemiński stracił rękę i nogę. Na pewno nie wydarzyło się to do połowy 1917 roku, czyli już po rewolucji lutowej i no, w momencie bardzo dużego chaosu na froncie. Strzemiński, będąc hospitalizowanym długi czas, ponad rok w Moskwie, dostaje rozkaz powrotu na pierwszą linię frontu. Nie ma takiej możliwości, żeby oficer frontowy, oficer saperów, bez ręki i nogi, nie widzący na jedno oko, został odesłany do macierzystej jednostki na pierwszą linię frontu. Jest to absolutnie niewykonalne. W związku z czym z całą pewnością Strzemiński miał obie kończyny w jesieniu, nawet wczesną jesienią 17 roku, kiedy go poszukiwano. A co się stało? Napisałyśmy hipotezę dość mocno udokumentowaną w książce i mam nadzieję, że Państwo sobie to przeczytają. Teraz nie dowiemy. No, pozostawiając Państwa z tą niepewnością, przejdźmy dalej. No, Strzemiński, no, niemniej jednak wiemy o tym, że jest tak, nie, stracił nogę, stracił rękę i wzrok w jednym oku. Ale jak to jest, że on mimo takich tak potężnych przeżyć wojennych, on tak mało po wojnie w ogóle w swoim życiu potem mówi o tym okresie i tego nawet nie widać specjalnie. Właśnie, i to jest pytanie, czy widać to w jego twórczości, czy nie? Bo moim zdaniem mało, no, w porównaniu do takich artystów jak Otto Dix, tak, czy nawet Andrzej Wróblewski po II wojnie, tak? No, on przeżył tą wojnę i widać tą całą ekspresję w jego malarstwie. U Strzemińskiego tego nie ma. To może zacznijmy od końca, bo pytanie jest dwuczłonowe, to ja się wypowiem na temat sztuki, a na temat psychologii wypowie się specjalistka, to będzie może rozsądniej, a nie odwrotnie. I widać, nie widać. Strzemiński niewątpliwie na temat doświadczeń swoich I wojny światowej prawie nikomu nie mówił. Nie był to temat tabu, bo są takie ślady wskazujące na to, że była to wiedza na jego udziału w I wojnie światowej, jednak niektórym osobom, znaczy niestety znana niektórym osobom, natomiast powszechnie było to owiane tajemnicą, on o tym nie mówił, Paulina nam zaraz wytłumaczy z jakiego powodu. Natomiast ślady wojny w jego sztuce i w teorii sztuki są, tylko są bardzo mocno zakamuflowane. Pojawiają się chociażby w doborze barw, we wczesnych pracach unistycznych, czy też przedunistycznych, czyli z lat 20., kiedy pojawiają się zestawienia kolorów zieleni, żółcieni, brązu, czyli dokładnie takie kolory, jakie ma chmura gazu idąca, zanim się przemieni właśnie w taką mgiełkę. Czyli z całą pewnością tutaj można się takich śladów tego gazu dopatrzeć. W jego kompozycjach architektonicznych można odnaleźć formy architektoniczne, geometryczne, które występują jeszcze nadal w ruinach zabudowań twierdzowiec, między innymi czołowych pozycji. Myśmy robiły zdjęcia, nie będzie ich w książce, ale jak ktoś ma ochotę na wiosenną wyprawę do Osowca, na przykład na promocję książki, to można sobie zestawić obrazy Strzemińskiego z rzeczywistością architektoniczną Osowca. Zresztą będą w książce także fotografie archiwalne zabudowań twierdzy, więc to też się pojawia.
jak również pojawiają się w obrazach unistycznych, w niektórych kompozycjach formy, takie obłe, wijące się, które bardzo przypominają graficzny zapis budowy okopów, fortyfikacji ziemnych. I o tym też w artykule już jest mowa i nawet Jędrzej Słodkowski, który pisał o tym naszym szukaniu materiału do książki, zamieścił obok siebie reprodukcję jednego z obrazów Strzemińskiego i fotografię, w zasadzie reprodukcję z encyklopedii wojennej rosyjskiej, w której właśnie różne typy tych fortyfikacji zostały opisane i także wyrysowane. A teraz psychologia. Proszę Państwa, proszę sobie spróbować wyobrazić. Jest młody człowiek. Młody człowiek, któremu się wszystko udaje. Ma niesamowitego farta, jest bardzo zdolny, bardzo inteligentny, dokonuje niemożliwych rzeczy. I nagle w pewnym momencie nie ma dwóch kończyn. A wcześniej był bardzo, bardzo sprawny. Tak jakby umarł. On po tym, co się stało, po operacjach, będąc w szpitalu, gdzieś musiał się narodzić na nowo. Zupełnie, całkowicie od początku stworzyć siebie. Zamknąć jakiś etap swojego życia i postanowić, będę kimś innym. I zamknął w ten sposób etap życia oficer, żołnierz, inżynier. Natomiast otworzył się nowy etap życia, żołnierz awangardy. Ktoś, kto zmienia świat poprzez sztukę. I dlatego to nazwałyśmy życiem przed życiem. Bo dla nas to życie, to życie Strzemińskiego, które znamy z wielu przekazów, to jest to drugie życie. A to pierwsze musiał zamknąć. Nie mógł się pogodzić z tym, co... było takie jedno krótkie cięcie w pewien sposób. Jeszcze tylko dodam, że to cięcie w życiu Strzemińskiego i na jego ciele cięcia pokryły się z cięciami w historii Europy, bo to jest czas, kiedy wrze rewolucja październikowa i po prostu nie ma już tego świata, w którym się wychował, wykształcił i funkcjonował Strzemiński. Nie może być już więcej oficerem armii carskiej, bo nie ma cara, nie ma cesarstwa rosyjskiego. Więc jakby również ta kariera wojskowa, inżynieryjna gdzieś się przed nim zamyka. I tu paradoksalnie bardzo dogłębne wykształcenie wojskowe od 10 roku życia przychodzi mu z pomocą, żeby stworzyć siebie na nowo i narodzić się na nowo. W książce Niki Strzemińskiej o rodzicach jest taka opowieść powtarzana przez reżyserów, scenarzystów, również poważnych historyków sztuki, że Strzemiński rzekomo już bez ręki i nogi, wtedy kiedy wiemy, że był całkiem sprawny, w 16 roku poznał Katarzynę Kobro, która mu opowiadała o sztuce. I dzięki tej opowieści licealistki, gimnazjalistki został artystą. Tymczasem Strzemiński od 10 roku życia, ucząc się w Korpusie Kadetów, a potem w Wyższej Szkole Inżynieryjnej, która miała także program architektoniczny, miał bardzo porządny kurs rysunku i malarstwa, który wynikał z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że żołnierz, oficer musiał być znakomitym szpiegiem i musiał być do tego przygotowany także, czyli musiał rysować. Nie zawsze mógł robić fotografie, ale zawsze w różnych warunkach mógł zapamiętywać różne rzeczy i rysować. Musiał rysować mapy, musiał rysować wiele innych rzeczy, a oficer, który kończył Wojskową Szkołę Inżynieryjną w Petersburgu,
musiał mieć nie tylko znakomite wykształcenie projektowe, inżynieryjne, o którym Paulina wspominała, co mu umożliwiło zaprojektowanie miotacza min, mimo że był zupełnie w innej formacji wojskowej i zajmował się fortyfikacją twierdzy. W wolnym czasie, którego nie miał, ten miotacz min zaprojektował, skonstruował i on funkcjonował na froncie, ale również każdy student Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej musiał mieć znakomite przygotowanie architektoniczne i sztuka budowlana była jednym z bardzo ważnych przedmiotów, które musiał zaliczyć i nie tylko projektować koszary, most, cerkiew, to były bardzo różne obiekty architektoniczne, ale nie tylko to zaprojektować z punktu widzenia inżynierii budowlanej, ale także z punktu widzenia artystycznego wykonania, bo ten projekt, zaliczenie takiego przedmiotu wymagało także zaprojektowania fasad i dekoracji. Więc dla niego sztuka była czymś absolutnie naturalnym od 10 roku życia. A tu jeszcze zdradzimy tajemnicę, której nie ma w naszej książce, która będzie w książce następnej. Strzemińscy znali się z Ruszczycami, na co mamy dowód na piśmie, a nawet kilka. Więc bardzo możliwe, że również jako dzieciak gdzieś bawił się, nie wiem, we dworze Ruszczyca albo po prostu znał jego rodzinę, więc mógł też się uczyć w dzieciństwie rysunku od najlepszych. Ale całe jego dokonania późniejsze świadczą o tym, że miał niesamowitą energię. Mimo swojego kalectwa, że w zasadzie tak jakby wyrugował to kalectwo, żył bez tego, co jest zresztą moim zdaniem fantastycznie pokazane w kreacji Bogusława. Że on, owszem, nie ma ręki, ale to jakby nie przeszkadza. Oczywiście na końcu to jest, to widać, to jest zwielokrotnione. Czy to tak było, tak sobie Bogusław, właśnie myślę, czy tak sobie myślałeś o tym? To znaczy ja wracam do powidoków, bo myślę, że jakby wielkość Strzemińskiego nie jestem specjalnie obeznany, jeśli chodzi o malarstwo, przykro mi to mówić Państwu, ale myślę, że ta wielkość sposobu malarstwa, czyli powidoki, dotyczy tak samo i naszego życia. Bo jakby to, co my bierzemy z życia, to nasze wspomnienia, to również powidoki. To, co aktor usiłuje zrobić z realną postacią, to również jego powidoki, czyli jakby subiektywny wybór pewnych rzeczy, którymi maluje postać. Jakby ja trochę podlegałem ciśnieniu, myślę, że trochę pamiętasz, żeby grać kalekę. I tak sobie myśmy tam przynoszono nam jakieś sztuczne ręce, jakieś dziwne kule i jakby starano się zaznaczyć, że jestem kaleką. Ale oglądając zdjęcia widziałem, że on bardzo umiejętnie na każdym zdjęciu w ogóle nie wygląda na kalekę. To znaczy umiejętnie chował brak nogi i ręki i jakby widać było, że gościu po prostu jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o iluzję. I myślę, że tą iluzją czarował również swoje studentki i to na tym polegała ta jego wielkość pedagogiczna, między innymi. I w związku z tym pomyślałem sobie, że jeżeli już przeszedł sobie takie życie, jeżeli sobie je tak ułożył dalej, to jakby ostatnią rzeczą, o której chciałby, żeby rozmawiano, to byłoby jego kalectwo. To jego te słynne wyczyny, między innymi chodzenie po górach bez jednej ręki i jednej nogi. Proszę mi wierzyć, ja chodziłem przez 2 miesiące bez jednej ręki i bez jednej nogi i to jest rzecz po jednej stronie brak ręki, po drugiej nogi. Proszę mi wierzyć, że to jest logistyka, którą opracowywałem każdego dnia i każdej godziny, zastanawiając się, jakiej wysokości jest stopień na schodach, na jakiej wysokości jest klamka i czy pod kikut wezmę, mając 2 kule, teczkę z rysunkami, czy w zęby, czy cokolwiek z nią zrobię. I to nieprawdopodobne, jakby co ten facet, jak spędził całe swoje życie i to, że się nie poddał i to, że musiało to w jakiś sposób rzutować na niego, i na jego jakby relacje z ludźmi. I stąd pomyślałem sobie, że nie jest to żaden bohater idący z bagnetem na barykady, ale jakby gościu pełen pokory do życia, który
przeżył najstraszniejsze rzeczy i jest mocny dlatego, że je przeżył. Jest dlatego, ponieważ zna siebie, jest mocniejszy od innych i wie, że się nie podda. Jakby to było takie, taka rzecz, wydaje mi się, trochę wzruszająca w tej postaci. Ja bym chciał troszeczkę przejść do czasów filmowych już. Czyli koniec lat 40., 50., stalinizm w Polsce. I takie pytanie pierwsze do Bogusława. Ty grałeś... Skoro już mam mikrofon, tak? No skoro... Ekonomia, tak. Skoro... Ty zagrałeś w ponad 12 filmach, które były na półkach. Masz dosyć duże doświadczenie, duża część twojego artystycznego życia to jest przedstawianie czasów totalitaryzmów obu. Czy jest coś takiego jak specyfika przedstawiania tego czasu na ekranie, budowania postaci? Co takiego właściwie jest taką najważniejszą, jakimś wspólnym mianownikiem dla tego okresu i dla postaci tego okresu? Znaczy, myślę, że tutaj nie ma mianownika. To znaczy Strzemiński artystą był. Artystą był dlatego, że znalazł swoją jakby miejsce w sztuce. Znalazł swoje miejsce w sztuce i to, co robił, było inne i wielkie. Miało smak, miało jakby wielkość. Filmy, w których grałem, nie wszystkie były takie. Więc jakby tu porównanie upada. Z filmami, tak jak ze sztuką, jest tak, że ci gorsi starają się mówić bezpośrednio o sytuacji, w jakiej jesteśmy, a ci lepsi starają się mówić o człowieku albo o czymś bliskim, o emocjach. I te filmy, które ocalały z tych 13, które zrobiłem przez te lata, jakby, kiedy wszystkie filmy szły na półki, to zdaje się ocalały ze 2-3, to jest Agnieszka Holland-Kieślowski i Andrzej Wajda. Natomiast reszta była filmami stricte politycznymi, z aluzjami w dialogach politycznych i tak dalej, więc jakby trudno mówić tutaj o artyzmie. Tutaj można mówić tylko i wyłącznie o jakby polityce, nie wiem, o czymś takim. Więc jakby tutaj porównań nie ma specjalnej skali porównawczej. Natomiast jest inna psychologiczna skala, no taka, że jakby takie poczucie abstrakcji i tragikomedii, jakby nie wiem jak to nazwać, życia, w której robi się coś, co jakby... Robię dlatego, ponieważ mają to oglądać ludzie. Ludzie tego nie oglądają, ponieważ cenzura to zamyka, ale jednocześnie wszyscy ci, którzy powinni obejrzeć, to widzą. Czyli moi kumple, moi reżyserzy i tak dalej. I myślę, że podobnie było ze Strzemińskim. Jego obrazy oglądali ci, którym się z góry należało oglądanie, czyli ci, którzy byli bezpośrednio zainteresowani. I to jest takie śmieszne, bo jakby jeżeli się coś tworzy, to tworzy się dla ogółu. Więc jakby wytwarza to w człowieku jakby olbrzymi dystans do siebie i do swojego zawodu i raptem się ogląda to przez taki pryzmat, przecież to wszystko jest o dupę potłuc. Naprawdę zrobię ten film czy nie zrobię, okej, dobra, może wyjdzie, może nie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy jutro będzie słońce, czy nie wiem, przejadę się rowerem, czy zobaczę coś fajnego, czy pocałuję mamę w rękę, albo coś takiego. To są fajne rzeczy. Marek, Wajda chciał zrobić ten film już od 20 lat. Właśnie pytanie, dlaczego o nim, może rozmawiałeś po prostu z nim, a nie o Wróblewskim, który był mu bliższy, bo go znał osobiście, razem studiowali. Tak, zresztą ostatnia scena w filmie z rękoma, jak on umiera, to jest właśnie nawiązanie do malarstwa Wróblewskiego, jak ja to czytam. Znaczy ja może też zacznę od końca. Jeżeli chodzi o Andrzeja Wróblewskiego, to rzeczywiście pan Andrzej przyjaźnił się z Wróblewskim i też trzeba, żebyście państwo wiedzieli, pan Andrzej to często powtarzał, ale jeśli ktoś nie słyszał, to ja to teraz powiem za niego,
że przez to, kiedy że w czasie, kiedy studiowali razem w Krakowskiej Akademii, zdarzyło się, tak pan Andrzej opowiada, że nie było jakiś czas tego Andrzeja, gdzieś nie widzieliśmy się, nagle go spotkał na ulicy i mówi, Wróblewski do Wajdy, mówi, wiesz co, przyjdź do mnie, bo tam pokażę ci, jak maluję. I pan Andrzej opowiada, jak poszedł i zobaczył obrazy, które wtedy Wróblewski pokazał najpierw panu Andrzejowi. To jest coś takiego, co Bogusław mówi, że to były obrazy, które były na początku dla bardzo wolnowskiego grona odbiorców. I to były te słynne rozstrzelania. I pan Andrzej zwykł mówić, że to, co wtedy zobaczyłem, zrozumiałem, że ja już tak nie namaluję, że to jest to, co, o czym myślałem, co wyobrażałem sobie, że tak powinienem malować, takim powinienem być twórcą, artystą. I że to już zrobił Andrzej Wróblewski. I że to, że ja już tego nie przeskoczę. I pan Andrzej powiedział, że wtedy stwierdziłem, że być może powinienem szukać innego środka wyrazu, innego medium, innego sposobu na wyrażenie tego, co chciał wyrazić. A wiecie państwo, co chciał pan Andrzej wyrazić? Pan Andrzej miał coś takiego w sobie, że czuł się w obowiązku, żeby mówić, tutaj zacytuję, bo to znam na pamięć, żeby opowiedzieć o tych wszystkich, jak mówi, lepszych od nas, o tych bohaterach, którzy zginęli za naszą wolność, tych, którzy polegli w czasie II wojny światowej, w powstaniu i wcześniej. I Wróblewski przez te rozstrzelania właściwie zrobił wszystko to, co mógłby, czego mógłbyś chcieć szukać Andrzej Wajda. I wtedy mówi, postanowiłem robić filmy i zrezygnował z Akademii Krakowskiej i poszedł studiować do Łodzi. I tak się zaczęła właściwie artystyczna droga Andrzeja Wajdy. Czyli to Wróblewski. Oczywiście, że można się doszukiwać cytatu czy inspiracji w tej niezwykłej scenie, kiedy Strzemiński umiera pomiędzy tymi manekinami. Natomiast trzeba powiedzieć, że Strzemiński jako postać, jako człowiek był szalenie interesujący dla pana Andrzeja. I prawdą jest tutaj to, co mówisz, Wojtku, że 20 lat wcześniej pan Andrzej już myślał o takim filmie. A wiem to stąd, ja tego nie widziałem, ale moja żona, która się zajmuje obsadą i obsadzała większość filmów pana Andrzeja Wajdy, widziała jego notes. I w tym notesie w 96 roku bodajże było zdjęcie wklejone Bogusława jako Strzemińskiego. I rozmawialiśmy o tym, ja rozmawiałem o tym z panem Andrzejem i powiedział, że wtedy ten film, zresztą zupełnie inaczej myślał wtedy o tym filmie. To mógłby być, jeśli byście się państwo chcieli też zapytać, uprzedzę od razu, dlaczego tu nie ma żony, dlaczego nie ma Kobro w tym filmie. Wtedy miała być Kobro, to wtedy miał być film o rodzinie, o tamtych problemach, ale to się wszystko jakoś przewartościowało, również dla Andrzeja Wajdy. Odsunął to od siebie. Także ten film, który teraz chciał zrobić, miał być filmem wyłącznie o tym bohaterze, o tej postaci, o tej walce. Zresztą myślę, że tu Bogusław bardzo powiedziałeś ciekawie właśnie o nim samym, o człowieku, który się tak boryka z tą materią i walczy, tak jak wy mówicie, ze sztuką, a też z samym sobą. To jego kalectwo, to wszystko gdzieś tam przestało mieć znaczenie, bo znaczenie dla niego miała sztuka. On był absolutnie bezkompromisowy, zresztą to też myślę, że to widzicie państwo w filmie. Bezkompromisowy wobec również tych, którzy nie akceptowali, czy próbowali go tam jakoś przekonać. No ale to nie będę powtarzał tego, co widać. W każdym bądź razie wtedy to mógł być ewentualnie film o Kobro. Dzisiaj nie. Dzisiaj ważniejszy był artysta, który jak zresztą w wielu filmach pana Andrzeja Wajdy, sam jeden staje naprzeciw tym przeciwnościom, które go spotykają, tej polityce, temu totalitaryzmowi i temu wszystkiemu, co również i w tym filmie widzieliście. Pytanie. Pan Andrzej, na pytanie, dlaczego nie jest to film o Strzemińskim i Kobro, odpowiadał w trakcie realizacji, bo mówi, nie mam scenarzysty, Dostojewski nie żyje. Także. Tak. Pytanie do ciebie, gdyby zadzwonił 20 lat temu, wcześniej, jaki to by był Strzemiński? Myślę, że kompletnie inny, tak samo jak my się starzejemy i zmieniamy i nasze jakby postrzeganie świata się zmienia. Tak samo u pana Andrzeja, jak i u mnie. Ty byś grał, totalnie no to jak? Nie pytaj o to, bo diabli wiedzą, co ja myślałem 20 lat temu, ja nie pamiętam.
tym filmie jest tak, że od początku Strzemiński jest nastawiony antykomunistycznie, tak? Chociaż on w zasadzie tutaj w filmie pada, że on mówi, że nie jest przeciwko systemowi, a po prostu ma inną wizję sztuki. Czy tak było? To jest złożone pytanie. Nie ma jednej odpowiedzi, jak to ze Strzemińskim bywa. Strzemiński w 18 roku pracował jako bardzo wysokiej rangi urzędnik w odpowiedniku Ministerstwa Kultury i Oświaty w Rosji rewolucyjnej. Na początku 19 roku został wybrany przez grono artystów rewolucyjnych, czyli awangardowych wtedy jeszcze, na pierwszego w historii całej Rosji dyrektora Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. Czyli krótko mówiąc, był szefem od sztuki współczesnej na całą Rosję, mówiąc w skrócie, jeżeli chodzi o wystawy i tworzenie kolekcji sztuki współczesnej. W związku z czym no, w strukturach rewolucyjnych działał. Tyle, że artyści rewolucyjni w 17, 18, 19 roku to nie byli bolszewicy. Oni już w 19 roku na początku pisali, publikowali to zresztą. Zresztą Malewicz wtedy pisał w czasopiśmie Anarchia, co już jest samo w sobie znaczące. I w różnych czasopismach branżowych, że władza ich wykorzystała, że byli potrzebni, żeby realizować jakieś zlecenia władzy, a w momencie, kiedy oni chcą tworzyć swoją wizję, to władza im nie pozwala. I tak naprawdę wolna sztuka, rewolucyjna w znaczeniu wolna sztuka, progresywna sztuka mogła się rozwijać w Rosji swobodnie, tak naprawdę gdzieś do początku 20 roku. Dlatego w 20 roku Strzemiński znika z Moskwy, dlatego Malewicz znika z Moskwy. Malewicz jedzie do Witebska, Strzemiński do Smoleńska i tam prowadzą na prowincji szkoły, do których na początku, przynajmniej przez rok, nikim się nie wtrąca. W związku z czym, jaka to jest odpowiedź, czy był rewolucyjny, czy nie był rewolucyjny? Po przyjeździe do Polski w 22 roku publikuje artykuł w awangardowej zwrotnicy wydawanej przez Tadeusza Pajpera w Krakowie, notatki o sztuce rosyjskiej, w którym rozprawia się bezpardonowo ze zdecydowaną większością pierwszoplanowych artystów radzieckich, awangardy radzieckiej, nie rosyjskiej, radzieckiej. Tak naprawdę oszczędza i bardzo wysoko stawia Malewicza i uwaga, w tym artykule bardzo wysoko stawia nieznaną jeszcze kompletnie wtedy w Rosji Katarzynę Kobro. Natomiast Datlin, Rodczynko i paru innych Warionów i paru innych pierwszoligowych artystów obrywa od niego bardzo mocno, ewidentnie za sprzeniewierzenie się sztuce. I potem konsekwentnie Strzemiński musi udowadniać to, że nie jest bolszewikiem, bo jest taka łatka przypięta do awangardy. Natomiast ktoś, kto projektuje z uczniami w gimnazjum w Koluszkach pomnik Orła Białego, tutaj są badacze nie do końca zgodni, czy to było w 28 roku, czy w 30, co niewiele zmienia, bo 28 rok jest to 10. rocznica odzyskania niepodległości, a 30 jest to rocznica wojny polsko-bolszewickiej, więc jakby na to nie spojrzeć, ewidentnie jest to rocznica patriotyczna. Strzemiński wykonuje ten projekt i realizuje w Koluszkach pomnik Orła Białego, który od kilku lat znowu stoi przy dworcu Koluszki, więc można go sobie z okien pociągu obejrzeć, jest zrekonstruowany. W związku z czym no pytanie tutaj trudne. Znaczy niewątpliwie był patriotą polskim, niewątpliwie w czasie rewolucji był bardzo ważną osobą w strukturach organizacyjnych w sztuki rosyjskiej. Ale pierwsza wystawa, którą zorganizował, była to wystawa Olgi Rozanowej, czyli artystki awangardowej. I tam już wdrożył metodę swoją pracy, czyli pracę podstaw, a propos niezrozumienia sztuki Strzemińskiego, razem z Warwarą Stepanową oprowadzali widzów po tej wystawie, objaśniając, o co chodzi w sztuce awangardowej. I to była idea fix Strzemińskiego, żeby awangarda stała się sztuką powszechnie zrozumiałą. I pisał też w tych artykułach właśnie tuż po przyjeździe do Polski z Rosji, że zaobserwował takie przeniesienie akcentów
będąc w Moskwie, czyli właśnie w czasie hospitalizacji i później pracując już w Moskwie, że kiedy otwarto dla wszystkich, bo było otwarte dla artystów w nieograniczonym dostępie, zbiory Szczukina, najlepsze zbiory awangardy francuskiej poza Francją w ogóle w historii, od impresjonistów po Picassa, Braca i tak dalej, to zauważył, że początkowo publiczność się zatrzymywała na impresjonistach. A w ciągu zaledwie 2-3 lat, w momencie kiedy miała dostęp do tej sztuki trudnej, bo bardzo nowoczesnej, bardzo nowatorskiej i miała też komentarz temu towarzyszący, publiczność przenosiła się w stronę tych sal z obrazami Picassa i Braca. W związku z czym, jeżeli w tym sensie rewolucyjność, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o bolszewizm, to z całą pewnością nie. Zwłaszcza, że zwracam na jedną rzecz uwagę, bardzo ważną z czasów II już wojny światowej. Strzemińscy wyjechali na wschód z Łodzi 1 września 1939 roku, kiedy znaleźli się na terenie historycznie i politycznie nazwanej przez Związek Radziecki Białorusią Zachodnią, a ta Białoruś Zachodnia sięgała aż po Białystok, bo wyjechali do rodziny, żeby uciec przed Niemcami. Zostali między innymi przez Jerzego Putramenta rozpoznani, znaczy Strzemiński. I Putrament pisze o tym w swoich wspomnieniach, że zwrócił uwagę, że to jest właśnie bardzo rewolucyjny artysta się pojawił. Strzemiński wziął żonę, dziecko, kazał jej zniszczyć wszystkie dokumenty, jakie miała przy sobie i uciekli do Niemców. Bo na Białorusi Zachodniej jako artysta awangardowy, rewolucyjny, Strzemiński byłby natychmiast rozstrzelany, nie miałby żadnych szans. Więc mając do wyboru Związek Radziecki i Litzmannstadt, bo wtedy już Łódź nazywała się Litzmannstadt i była wcielona do Rzeszy, Strzemiński wybrał Niemców. To moja odpowiedź na to, czy był bolszewikiem. Przy okazji znalazłem pewną styczność z panem Andrzejem Wajdą Strzemińskim, jeśli chodzi o Orła Białego. Otóż pan Andrzej w czasach, kiedy Lech Łu jeszcze był prezydentem, wpadł na pomysł z panią Krystyną, swoją małżonką, żeby na Zalewie Wiślanym, tak jak w Krakowie o 12 jest hejnał, tak żeby na Zalewie Wiślanym o godzinie 12 z wody wynurzał się orzeł biały w koronie. Piękny pomysł. Myśmy siedzieli, chyba to było w Gdyni, z panem Andrzejem i z Filipem Bajonem i tak sobie rozważaliśmy, jak to będzie pięknie ten orzeł wyglądał, jak te wszystkie prezerwatywy stare, te jakieś stare kalesony będą wisiały na tym orle, który z tej nieczystej wody się wynurza. Myślę, że z tego powodu też ten pomysł upadł. No, ale orzeł biały był. Ja mógłbym zadawać oczywiście długo jeszcze pytania, ale chciałbym dać szansę Państwu zadać jakieś pytanie. Ale mam ostatnie takie pytanie. Andrzej Wajda zawsze mówił swoim studentom, jak oglądał ich etiudy, mówił, zaprowadź mnie tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. Bardzo mi się to podobało, bo to tak o sztuce filmowej jest, o tworzeniu w ogóle. Ale moje jest pytanie takie, czy Andrzej Wajda Was Państwo gdzieś zaprowadził tą opowieścią, gdzie czego jeszcze nie wiedzieliście o Strzemińskim albo o malarstwie? No właśnie, od Pani bym zaczął. Czy już wszystko Pani wiedziała? Znaczy o Strzemińskim, który jest w filmie, wiedziałyśmy chyba bardzo dużo, ponieważ konsultowałyśmy scenariusz, więc raczej tutaj trudno nas było zaskoczyć. Natomiast bardzo nie tyle może mnie zaskoczyło, co uświadomiło mi to, o czym zresztą tutaj Pan wielokrotnie mówił, że film Wajdy pokazywał taką totalną beznadzieję tego socrealizmu. Taką sytuację, że nie ma wyjścia i że ta beznadzieja jest wszechogarniająca i zaczyna dotyczyć coraz większych obszarów, różnych sfer życia, także prywatnego. Ale z drugiej strony pokazał również tym filmem jedną rzecz, o której tutaj cały czas mówimy i chyba wszyscy o tym mówią. Na przykładzie jednego Strzemińskiego, od którego się prawie wszyscy odsunęli, że można zachować twarz do końca. I myślę, że to jest w tym filmie znakomicie pokazane.
że można zachować godność i twarz do końca. Myśmy kiedyś wielokrotnie z Pauliną rozmawiały na temat tego, nawet z panią Ewą Brodzką, pracując nad scenariuszem, jak to się stało, że Strzemiński został w Łodzi. Pozbawiony środków do życia, pozbawiony rodziny, pozbawiony pracy. Kiedy próbowano go zaszczuć i pozbawić godności, a to nie tylko Włodzimierz Sokorski, ale niestety również duża część środowiska łódzkiego, artystycznego się do tego przyczyniła. Dlaczego nie wsiadł do pociągu i nie pojechał do Białegostoku, gdzie jego brat z żoną i z córką mieszkali i gdzie brat był nauczycielem w szkole i miał domek jednorodzinny na przedmieściach Białegostoku. Wtedy to jeszcze nie był Białystok. Dlaczego został w Łodzi? I doszłyśmy do wniosku jednego. Strzemiński zawsze walczył do końca. Nigdy się nie poddał. I tutaj on też się nie mógł poddać. Natomiast jakby wracając do pana pytania, gdzie mnie tutaj Andrzej Wajda w filmie zaprowadził do jakiego świata. Bardzo w taki namacalny sposób, bolesny, pokazał proces wykluczenia człowieka. Bo to nie Sokorski niszczy Strzemińskiego. Sokorski tylko mówi, nie masz pracy. Może lepiej, żebyś wpadł pod tramwaj. To jest wszystko. Natomiast tak naprawdę Strzemińskiego niszczą ludzie, którzy się odsuwają. Którzy się odsuwają, którzy go wykluczają. Robi się koło niego taka pustka. On jest jak zadumiony. I to dla mnie było przerażające, bo to wydaje się, że no, tacy ludzie, jakich spotykamy codziennie, w normalnych sytuacjach, którzy wydają się dobrzy, źli, a tutaj nagle wszyscy się boją. Nagle nie potrafią wykonać najdrobniejszego gestu, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. I w tej scenie, kiedy Strzemiński już upada, ilu ludzi tam przechodzi całkowicie obojętnie. Nikt go nie widzi. Właściwie jedna kobieta się nad nim pochyla. I jedna stara mu się pomóc. I to było to... I właśnie tutaj mnie zaprowadził bardzo Andrzej Wajda. Jacy jesteśmy w tego typu sytuacjach? Czy potrafimy się pochylić, czy tak samo się odwracamy? Bo te sceny odwracania się były świetnie zagrane właśnie przez aktorów, którzy w tych epizodach grali. Doskonałe było. Żeby tak dramatycznie nie kończyć, były poza gronem studentów, też wykruszającym się, ale jednak wiernym do końca Strzemińskiemu, łącznie z noszeniem kawy do szpitala, z mieszkania z jednego z nich, który mieszkał najbliżej szpitala, żeby kawa była jeszcze gorąca, były dwie osoby, które się do samego końca nie odwróciły od Strzemińskiego. W tej rzeczywistości, którą pokazał pan Andrzej Wajda, aż dwie osoby, w życiu tylko dwie, ale myślę, że te dwie osoby oczywiście dawały mu jakby poczucie, że ten opór ma sens, że on jest dostrzegalny i to są osoby, które później bardzo walczyły o pamięć Strzemińskiego. Jedna prawie zapomniana, którą próbuje gdzieś odnaleźć w dokumentach i w działaniach, był to architekt Jerzy Oplustil, który walczył o wystawę Strzemińskiego w czasie Odwilży i który napisał wspomnienia o nim i który gdzieś bardzo konsekwentnie podkreślał tę niezłomność Strzemińskiego. A druga postać to profesor Roman Modzelewski, który razem ze Strzemińskim tworzyli program Nowego Wydziału i w ogóle Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi, który zrozumiał lekcję Strzemińskiego, docenił wielkość Strzemińskiego i to, że Strzemiński jest od niego o ileś długości lepszym i pedagogiem, i artystą i wyciągnął tę lekcję na dwóch poziomach. Po pierwsze, zaprojektował
mając do czynienia ze Strzemińskim, z nowymi technologiami, z myśleniem o projektowaniu dla przemysłu, zaprojektował krzesło, fotel w zasadzie, który jest jedynym polskim meblem w Victoria and Albert Museum w Londynie na ekspozycji. Całkowicie nowatorski, jeżeli chodzi o formę i technologię. A druga rzecz to walczył o pamięć o Strzemińskim do końca swojej pracy w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, już potem także w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, żeby podkreślić, że takiego programu, jaki stworzył Strzemiński, tworząc tą uczelnię, nigdy nie było i nie będzie już. I że dzięki temu programowi studenci, absolwenci uczelni zdobywali nagrody na międzynarodowych konkursach mody, projektowania, tkanin w bardzo wielu różnych zresztą innych obszarach i pokazał tę wielką Strzemińskiego, mimo że nie musiał tego robić. Dobrze, no chciałem Państwu oddać głos, ale okej. Jeśli chodzi o Strzemińskiego, wracam do pytania, niewiele się jakby nauczyłem, ale też nie na tym polegała moja rola. Moja rola polegała na tym, żeby odnaleźć w tym Strzemińskim człowieka. A człowieka nie szuka się przez uczenie się jego historii, historii malarstwa, czyli tylko przez odnalezienie motywacji psychologicznych i uczuciowych, więc jakby moją rolą było grzebanie w środku samego siebie i w środku jakichś innych rzeczy, co było rzeczą dosyć obrzydliwą, uwierzcie mi. I jakby spędzenie 2 miesięcy, patrzenie się na siebie jest rzeczą obrzydliwą. I spędzenie 2 miesięcy z samym sobą w takich jakby warunkach i w tych warunkach beznadziei, w tych warunkach biedy, w tym kostiumie, który był z tamtych czasów, bez tej jednej ręki, bez jednej nogi, spotkania w zaułkach Łodzi, tej najbrzydszej, najgorszej. Te 2 miesiące spędzone tam kosztowały mnie psychicznie. Wiedziałem, że to będzie trudny film, nie wiedziałem, że aż taki dla mnie. Kosztowały mnie psychicznie i fizycznie bardzo dużo. Fizycznie powiedzmy 2 miesiące dochodzenia do siebie, a psychicznie koło prawie roku. Ja też, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Strzemińskiego, to tutaj bardzo dużo się dowiedziałem przed filmem, bo też spotykaliśmy się z paniami i też się uczyłem, bo zawsze jest tak, że reżyserzy, drugi reżyser, tak jak ja, bo ja w tym filmie właśnie byłem drugim reżyserem. Wszyscy, którzy się przygotowują, muszą się nauczyć, muszą wiedzieć, o czym robią film. I to jest taki proces, który się potem jakoś tam zawsze bardzo opłaca. I dzięki paniom wiedzieliśmy bardzo wiele o Strzemińskim. Staraliśmy się wyjąć te rzeczy, które gdzieś tam będą nam potrzebne, czy do inscenizacji, czy do budowy innych postaci. Także jeśli chodzi o Strzemińskiego, oczywiście dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że nie to tak naprawdę jest czymś, co ja zapamiętam po tym filmie. Ja zrobiłem z panem Andrzejem Wajdą kilka filmów. Od 96 roku właściwie co jakiś czas pracowaliśmy, współpracowaliśmy razem. Nawet kiedy już sam zacząłem reżyserować filmy, to i tak jeszcze z panem Andrzejem się czasami spotykaliśmy i współpracowałem z nim. Uważając to za wielką naukę, bo cały czas się uczymy przy mistrzach. No i tak też było i przy tym filmie. To była dla mnie wielka radość, że mogłem ten film z panem Andrzejem robić, pomóc przy inscenizacji, wykonywać moje obowiązki takie, jakie są drugiego reżysera i jakby współpracować przy tym. I drodzy Państwo, dzisiaj to się inaczej też o tym opowiada, dlatego że pan Andrzej już nie żyje, już go nie ma z nami w takim rozumieniu, bo wydaje mi się, że w ogóle to jest cały czas, ja już szczególnie w kinie, szczególnie po projekcji filmu, który ostatnio zrobił. Więc jakby w kontekście tego, co się wydarzyło, te wspomnienia już też są zupełnie inne, ale gdyby pan Andrzej był tutaj, bo mieszkał tu nieopodal na chałupie Bosaka, to też powiedziałbym, że ten film był dla mnie ogromną nauką. I to mi zostanie, bo zobaczyłem twórcę, który no już no nie jest, powiedzmy sobie, młodzieniaszkiem, ale który jest tak niezwykle młody duchem i tak walczy o każdy element, o wszystko to, co jest istotne w pracy reżysera, na planie, nie odpuszcza, jak Strzemiński, słuchajcie, nie odpuszcza do samego końca. I nie dość na tym, że jak już się skończyły zdjęcia, jak już wszyscy odetchnęli z ulgą, że już wreszcie, bo to był naprawdę ciężki film, tak jak mówi Bogusław, ja już muszę powiedzieć, że podziwiałem go bardzo, bo to się tak, spróbujcie wziąć pod nogę sobie podkudzić, wziąć kulę i pochodzić tak przez chwilę, to jest męka. To nikt sobie tego nawet nie potrafi wyobrazić.
Także ja widziałem, jak to wyglądało, ale może też trochę się przyniosło na ekran. W każdym razie, kiedy się zdjęcia już skończyły, pan Andrzej dalej nie odpuszczał, tylko jeszcze montażownia, a to jeszcze dźwięk, a to efekty specjalne, a to wszystko do końca, do samego końca pilnował tego. Jesteśmy na terenie kina, które jest częścią Warszawskiej Szkoły Filmowej, której ja też uczę. Mam tutaj, mam honor i też zaszczyt pracować z młodzieżą. I powiem Państwu, że bardzo często im o tym opowiadam. Opowiadam im o tym, tym studentom na reżyserii i operatorom, na czym to tak naprawdę polega, jakim mistrzem i dlaczego był dla mnie i też dla wielu innych, bo to nie jest tak, że dla mnie. To wszyscy, którzy pracowali z panem Andrzejem, a było to im mnóstwo ludzi po drodze innych twórców, ogromnie dużo z tego wzięli. I tak już teraz będzie, że będziemy niestety wspominać pana Andrzeja, ale tak jak pan Andrzej nieraz mówił, że pan Andrzej będzie wiecznie żywy między nami. Dziękuję bardzo. To może byśmy teraz jakieś pytania, ktoś ma. Najpierw mam pytanie do pań, żeby pani tak w paru słowach powiedziała, z jakiego środowiska Strzemiński się wywodził. Pani już tu wspomniały, że był synem też oficera carskiego. Natomiast jeśli chodzi o środowisko, no to podejrzewam, że to była no, ta szlachta właśnie, która żyła na terenie no, Litwy, polskiej Litwy. I chciałem zapytać jeszcze, jakie były losy Niki Strzemińskiej w paru słowach. A do pana Lindy mam takie pytanie właśnie, czy poza tym tą walką z kalectwem jeszcze miał jakieś inne no, problemy? Pan już też częściowo wspomniał, że no, te wszystkie przeżycia, które targały Strzemińskim, musiał pan wewnętrznie przeżyć i to go pana dużo kosztowało, ale jeszcze może by pan coś więcej, czy miał pan chwilę no, takie nawet zwątpienia, czy pan da radę? No. Skąd pochodził Strzemiński? Bardzo dobre pytanie. Strzemiński się urodził w Mińsku, obecnej stolicy Białorusi, wtedy Mińsku Litewskim. Natomiast rodzina Strzemińskich to była oczywiście rodzina szlachecka wywodząca się z Galicji. Przodkowie Strzemińskiego, całą linię genealogiczną wywodzimy w książce. Rodzina Strzemińskiego przeniosła się w okresie początkowym zaborów na teren Grodzieńszczyzny. Natomiast z Mińszczyzny pochodziła matka Strzemińskiego z Olechnowiczów. Więc Strzemiński urodził się w Mińsku, który był miastem już na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. To nie była dawna, to nie było Królestwo Polskie, tylko już obszar Cesarstwa Rosyjskiego. Natomiast było to miasto w zdecydowanej większości polskie, ponieważ Strzemiński wychowywał się w Mińsku wtedy, kiedy prezydentem tego miasta i też prywatnym sponsorem tego miasta był Hutten Czapski. Także rodzina Czapskich, tych Czapskich, gdzieś w mieście funkcjonowała i było tam bardzo duże skupisko polskie. Były też polskie instytucje i kulturalne, i bankowe, i polityczne, także jak najbardziej z takiego środowiska bardzo patriotycznego się wywodził. A to, że oficerem carskim był ojciec i że Strzemiński, to niczego nie zmieniało, dlatego że oni mieli w dokumentach wpisane rzymski katolik. Rzymski katolik oznacza Polak, Polak oznacza podejrzany element w Cesarstwie Rosyjskim z powodów politycznych, ponieważ jak wiemy, Polacy nieustająco wywoływali jakieś powstania albo zamachy na cara i w związku z tym, gdy mówiłyśmy o tej szkole inżynieryjnej, w której studiował Strzemiński, tam bardzo rzadko przyjmowano Polaków po powstaniu styczniowym, bo prawie wszyscy przywódcy powstania styczniowego to byli absolwenci najlepszych szkół wojskowych w Rosji, jak wiadomo. W związku z czym bardzo było trudno być Polakiem, oficerem w Rosji. Trzeba było być najlepszym z Rosjan i najlepszym z Polaków i mieć jeszcze mnóstwo szczęścia, żeby móc w takiej szkole studiować. Więc to jest genealogia Strzemińskiego. Nika.
Nika, podobnie zresztą, to jest ciekawe, podobnie jak jej stryjeczna siostra, bo Strzemiński miał brata Waleriana, który też miał jedną córkę tylko. Nika skończyła medycynę i studiowała także etnologię i pracowała zawodowo jako lekarz. Zajmowała się między innymi pacjentami chorymi na Alzheimera, pracowała jako lekarz pływając na statkach. Także całe jej życie zawodowe związane było z medycyną. Czy to pana satysfakcjonuje? Wyszła za mąż raz, rozwiodła się, mieszkała w Warszawie na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Początkowo żyła w Łodzi, ale potem się przeniosła do Warszawy. Na początku lat 2000, w tej chwili nie powiem, ale w 2000 latach już. Jeśli chodzi o mnie, już wracam, tylko jeszcze chciałem dodać, że jakby z biegiem okoliczności uświadomiłem sobie, że być może mój dziadek się spotkał ze Strzemińskim, ponieważ mój dziadek kończył również Korpus Kadetów Carskich, Aleksander Bociański, świętej pamięci z Wilna. Był również Polakiem i był w Korpusie Kadetów. Opowieści między innymi znam od niego, co znaczyła kukuszka, czyli zabawa oficerów z rewolwerem typu Nagant, ale nie o tym opowieści. Otóż jeżeli chodzi, mówiąc o tym, że jakby przez rok mnie to trzymało, wie pan, to nie tyle to, że musiałem odgrywać jakieś tam ważne rzeczy, tylko co innego mnie tutaj bardzo napędzało i jakby i było bardzo trudne. Mianowicie wiedziałem o tym, że być może jest to ostatni film Andrzeja, wiedziałem o tym, że ten scenariusz, który dostaliśmy, nie był najlepszy i to też nie z winy scenarzysty, tylko jakby z postawienia sprawy, że jest to opowieść o jednym człowieku, który nie ma partnerów, bo trudno mówić o partnerze, mówiąc o córce, która jest mała, trudno mówić o epizodycznych postaciach, które się pojawiają. W związku z tym jest to rzadka rzecz w filmie, czyli brak scen dramatycznych, co jest jakby, mówiąc zawodowo, no po prostu koszmarem do grania. Jakby wiedziałem o tym, że jeżeli ten film padnie, a miał wszelkie szanse na to, żeby paść, to odium całego smrodu pójdzie na mnie, że no bo Wajda jest mistrzem, a Linda zepsuł mu film. Świadomie wchodząc w to, wiedziałem o tym, że tak będzie. Jakby walczyłem o to od samego początku i Marek o tym wie, bo rozmowy trwały dwa miesiące, ale walczyłem o to od samego początku, że to będzie trochę inaczej wyglądało niż pan Andrzej sobie wtedy wyobrażał tę postać i że no doszło do tego, że Andrzej mi jakby odpuścił dialogi, powiedział, żebym sobie skreślał i tam robił co mogę, choć nie było tam wiele do zrobienia, nie było możliwości. I w związku z tym ten ciężar tego jakby podejścia, bo to plus jeszcze to kalectwo, ta fizyczność plus jakby to brzemię na barkach, bo ja byłem pierwszą osobą do jakby odpału, która może zepsuć film. Nie operator, bo operator jest genialny. Nie pan Andrzej, bo pan Andrzej jest genialny. I też mówię o tym, jakby mówiąc o scenariuszu, mówię o tych trudnościach, mówię o wielkości Andrzeja, bo zrobić z czegoś takiego film, to trzeba być wielkim reżyserem naprawdę. I to było wielkie w Andrzeju, że się nie poddawał i że potrafił jakby do końca w najdrobniejszych niuansach, w scenach, które praktycznie były skazane na przegraną, na niepowodzenie, znajdował jakąś jedną małą prawdę, która gdzieś siedziała w końcu w knajpie, w jakiś statysta, epizodysta, jakby od niego zaczynał opowieść, czy od jakiegoś momentu, który jest prawdziwy. On zawsze szukał tego nie w sobie, tylko w aktorach, w scenografii, w operatorze, czyli w ludziach, którzy go otaczali. Na tym polega też wielkość reżysera. No jakby odbiegam od tematu, więc jakby to plus jeszcze, i to było strasznie trudne, co cała droga codziennie, jeszcze zwłaszcza, że Andrzej umiał bardzo świetnie uciekać od odpowiedzialności w trakcie, bo jak przychodziłem do niego z jakimiś tam wiadomościami, że chętnie bym coś skrócił, to wtedy on udawał, że nie słyszy.
A tak no, słyszał, ale ponieważ był starszym człowiekiem, udawał, że co mówić, Bogusiu? No i jakby trudno było rozmawiać. Zostawałem z tym sam. Było trudno. Było ciężko, a potem jeszcze było, jeszcze przez to było też ciężko, że potem on zmarł. Jakby taka świadomość, że to była jego ostatnia opowieść i że człowiek zostaje sam jak ten głupi z tym materiałem. No i to było straszne i śmieszne. Ja tylko jeszcze chciałem dodać, bo nie chciałem tego mówić wcześniej, ale skoro Bogusław o tym powiedział, bo to jest bardzo ważne. Pan Andrzej, powiem to, bo wiem o tym, zupełnie inaczej. Znaczy, chciał, żeby Bogusław dał trochę inny rodzaj swojej energii do tej postaci. Tymczasem Bogusław zaproponował to zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej znalazł tę postać, no tak jak widzimy ją na ekranie. I teraz trzeba być naprawdę wielkim reżyserem, żeby zobaczyć to w taki sposób, jak on to zobaczył. Bo on mógł z tym walczyć, gdzieś tam zmieniać, reżyserować, a on tego nie zrobił. I to jest też to jest szalenie ważne, że prawdziwy, świadomy reżyser, genialny, tak sobie można powiedzieć, korzysta z tego, z czym do niego przychodzą inni artyści, bierze z tego to, co najlepsze. Pan Andrzej zobaczył ten cały potencjał, który idzie za Bogusławem w takiej postaci, w tej postaci, którą zaproponował, i tak to właśnie wyglądało. I skoro Bogusław o tym powiedział, to chcę to dopowiedzieć, bo to jest naprawdę, drodzy Państwo, rzecz rzadka, ale tak było. Dodając, mówiąc po prostu, Andrzej wyobrażał sobie, że zagram to, co grałem w Księdzu Robaku, czyli takiego bohaterskiego gościa, który biega i coś robi. I jakby to, żeby przestawić się w jego wypadku na coś tak kompletnie innego, zwłaszcza, że oglądał to na malutkim ekranie, na podglądzie, na planie, na którym nic nie było widać, a tak naprawdę moja gra to polega na graniu oczami, bo czym innym. No. Jedną ręką nie mogłem, drugą nogą nie mogłem, twarzą w sumie też nie za wiele, więc oczami. Więc jakby, co on tam widział z tych oczu na tym planie? Nic. Ale czuł, że to jest coś innego, no i że to jakby jemu to zawdzięczamy. Mogę, bo już dostałem mikrofon. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do pana Bogusława, bo mamy tutaj film o człowieku, który chce tworzyć jakąś sztukę i nie może. I mnie ciekawi, czy takie filmy właśnie z tym przekazem i tymi tematami, które poruszają, są tym, co właśnie chcesz pokazać ludziom, co chcesz im powiedzieć. Nie zastanawiam się nad tym w ten sposób, jakby. Moja rola jest w pewnym sensie rolą usługową. Natomiast najważniejszą rzeczą jest, niezależnie od tematu, scenariusz. Nie klasyfikujmy tego, czy to jest film komediowy, czy to jest polityczny, czy to jest kryminał. Ważny jest scenariusz, czyli jeżeli jest prawda psychologiczna, jeżeli jest coś, co was, widzów, jest w stanie poruszyć i mamy nadzieję, że to was poruszy i że to jest dobrze napisane, to jest początek. Drugą taką osobą to jest reżyser. Jeżeli ten reżyser daje nam w tych 70% gwarancję, bo nigdy w 100, że będzie to jakiś tam dobry film, to też jest jakby rzecz, która może przygonić aktora do filmu. Trzecia rzecz, operator, czyli ten obraz, który za sobą niesie. I to są te trzy rzeczy, które się wybiera. Nigdy tematu. Temat może wybierać Zelnik w Smoleńsku, ale przepraszam cię, tego nie robią aktorzy normalnie. Ja chciałam zapytać pana Bogusława o jego grę z dziewczynką, to były takie bardzo wzruszające sceny. Ja na długo zapamiętam tę scenę, znaczy pana kwestię, że ciężko będzie miała w życiu. On tak sam miał ciężko i tak jakby się wyraził, jak się panu grało z dzieckiem. No bo dziecko nie jest aktorem, prawda? Jak to wygląda? Dziecko jest największym aktorem. Wie pani, to jest coś takiego, że granie z dzieckiem i ze zwierzęciem to są najtrudniejsze rzeczy, ponieważ dzieci i zwierzęta nie potrafią udawać. I raptem, kiedy aktor staje wobec takiego partnera, a on jakby udaje, więc zwykle aktor wychodzi na tym najgorzej. Po prostu widać po nim, że on udaje, a dzieci są naturalne i zwierzęta są naturalne. Dlatego zawsze są lepsze dzieci i zwierzęta na ekranie niż aktorzy.
W tym wypadku mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że Andrzej, też wracam do Andrzeja, wybrał małą Zamachowską, dlatego że to było jedyne dziecko, trudno właśnie mówić dziecko, to była dorosła osoba tak naprawdę. Wybrał ją dlatego, że nie mizdrzyła się grając i miała w oczach no, całe piekło tego, co miała. Nie będę tego, nie będę się nad tym rozwodził. To dziecko coś przeszło, jakby miało coś za sobą i niosła to z sobą. I to, a to było potrzebne w tej postaci. Jakby. A ta kwestia panią wymyśli, czy scenarzysta ciężko będzie miała w życiu? Bo ona zrobiła na mnie dosyć duże wrażenie. Myślę, że to był jeszcze inny człowiek, który to wymyślił, ale nie będę już rzucał nazwiskami. Marek o tym wie, ale nie będę podawał. Pani, inny scenarzysta. Pan Marek dzisiaj powiedział o tym, że już 20 lat temu gdzieś pan Wajda planował obsadzić pana w roli Strzemińskiego. Bardzo ciekawi mnie, jak wyglądało panów pierwsze spotkanie. Jak opowiedział o tym, że chciałby, aby pan zagrał Strzemińskiego. On mi nigdy tego nie powiedział, wie pan. To znaczy, proszę pamiętać, że pan Andrzej miał nigdy nie miał jakby jednego filmu przed sobą, przed oczami do zrealizowania, tylko zwykle leżało u niego 10 scenariuszy, z których właściwie i tak żadnego nie wybiera, wybierał ten 11. Także ilość rzeczy, którą dostawał i które leżały u niego na biurku, była nieprawdopodobna. To była jedna z wielu rzeczy, które on chciał robić. Ta rzecz się w którymś momencie stała najważniejsza pod koniec życia, ale wtedy nie była najważniejsza, wtedy było dużo innych. Myśmy się spotkali przy zupełnie innej okazji, to znaczy jeszcze w zamierzchłej przeszłości, czyli przy sprawie Dantona. Także to było dawno temu i jakby zupełnie to inaczej wyglądało. O Strzemińskim nigdy nie rozmawialiśmy. Czy grając artystę malarza próbował pan sam malować? No co powinno być kuszące, żeby sprawdzić, zobaczyć jak to jest. Błagam. No musiałem podkolorowywać pewne rzeczy i wodzić liniami, ale wtedy miałem na karku dyszący oddech Andrzeja Wajdy, który strasznie pilnował, czy wyglądam jak malarz, czy dobrze trzymam pędzel. Bo sam był malarzem, więc jakby to były jedyne momenty, kiedy Andrzej leciał z podglądu, trzymając wózek, z którym chodził, leciał na plan, stawał na planie, w momenty, w których ja musiałem malować, czyli malarstwo. I siedział i pilnował co do milimetra każdego ruchu, drgnienia i tak dalej. Czy to będzie okej? Ta jego pokora wobec, mówiąc już poważnie, wobec malarstwa i wobec sztuki była nieprawdopodobna. Ja w ogóle myślałem, że on się spotkał ze Strzemińskim, że mieli z sobą jakieś sprawy niedokończone i tak dalej. Ponieważ to było nieprawdopodobne, ja nie wiem, czy to już, czy można było to nazwać kompleksem Andrzeja, że nie jest malarzem, ale widać było, że on wolałby być malarzem niż reżyserem. Nie, nie miałem takiej pokusy. Skracając to, nie miałem. Przede wszystkim chciałam pogratulować naprawdę świetnej roli, panie Bogusławie. To dorównał pan poziomem do reżysera i do operatora na pewno. Natomiast ja mam pytanie troszkę innego typu. W związku z tym, że ta relacja między Władysławem Strzemińskim a córką była taka dosyć charakterystyczna, bo pierwsza rzecz, która się nasuwa, patrząc jakby dziecko, ojciec, które zostaje, dziecko zostaje bez matki, to, że trzeba się nim zaopiekować. On tutaj dawał bardzo dużą swobodę. Czy to był zamysł reżysera? Może pan Marek coś na ten temat wie? Czy panie może wiedzą, że to był charakter artysty, który dawał swobodę również w dziedzinie takiej życiowej, że tak powiem?
Ja tylko zacznę, jeżeli można, pierwsze słowa na ten temat. Nas ogranicza zawsze scenariusz, który jest napisany. W tym scenariuszu ten film nie był o relacjach ojca z dzieckiem, tylko był o wolności artysty, jego tworzeniu. Więc jakby siłą rzeczy ta postać została potraktowana marginalnie. To tyle, jeśli o mnie chodzi. Jeżeli chodzi o relacje ojca z córką, to ja bym odpowiedziała na pani pytanie przewrotnie i szczerze, że to głównie charakter Niki determinował te relacje, ponieważ ona była bardzo niepokorna, nieposłuszna, dzika i robiła co chciała zazwyczaj. Więc trudno było jej cokolwiek narzucać w ogóle, ale też od wczesnego dzieciństwa była przez Strzemińskiego traktowana jako dojrzały partner. To znaczy na pewno jej niczego nie narzucał, bo są też opowieści z jej samej w książce, jak ona tam jakieś jabłka zrywała nielegalnie, czy inne rzeczy robiła, które wskazują na to, że ta relacja była bazująca na dużym zaufaniu i na dużej swobodzie. Na pewno Nika nie była osobą, której można było coś narzucać, a artysta, który domaga się wolności twórczej i w ogóle wolności przede wszystkim, też nie jest typem osoby, która by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszała. Jeszcze tylko powiem słóweczko o tej obronie zamachowskiej, tak? Bo tu pani mnie zapytała, jak to było. Bogusław wspomniał o czymś takim, że nie było wyraźnego przeciwnika, bo to jakby w filmie dla postaci, dla głównego bohatera, tak? Jest protagonista, jest antagonista. Zwykle to jest słabe, bo słabo się sprawdzają takie tacy przeciwnicy, że jest, nie wiem, no, idea, komunizm i tak dalej, i tak dalej. Zawsze lepiej jest, jeśli mamy konkretnego przeciwnika, tak? Dobrego, silnego, złego, znaczy złego. Tu nie było nic takiego. I ja nie mówię o tym w kontekście Niki, że Nika była zła, ale szczęśliwie okazało się już po filmie, no bo to przecież też w procesie montażowym, kiedy się podejmuje ostateczne decyzje, że Nika była szalenie wyrazista i to troszeczkę jakby też nasze to bardzo dużo dobrego zrobiło w tym filmie. Bo tak jak pani profesor powiedziała, Nika, wiedzieliśmy o tym, że była niepokorna. I Bronka też miała coś takiego w sobie, poza tym, co Bogusław zauważył, tym czymś, tą prawdą, którą miała w oczach, no była jednak wyrazistą postacią i to dlatego też tak żeśmy w nią, tak żeśmy to zagrali. Ale też widzieliście państwo taką scenę, kiedy ona, jak wyszła po tych słowach, o których pani wspomniała, kiedy mówi, no będzie miała w życiu trudno. I ona potem idzie biedna tym podwórkiem i płacze, tak? No to też widzimy, że to był prawdziwy człowiek i ta Nika jakkolwiek by nie pokrywała tego tym chuligaństwem, nazwijmy to, czy taką bezkompromisowością, to ona na pewno też dużo cierpiała, prawda? To wiemy też z jej książek. Andrzej Wanda kiedyś powiedział, że zaangażował pana do roli księdza Robaka ze względu na to, że pan pięknie recytował Słowackiego. Czy mógłby pan na zakończenie spotkania coś zacytować, jeśli pan pamięta to, co najbardziej pan lubił ze Słowackiego? Boję się, że nie pamiętam, wie pan, to było tak dawno temu. Ostatni raz mówiłem Słowackiego na deskach Teatru Słowackiego 30 lat temu i niech mi będzie dane na tym skończyć tego Słowackiego. Proszę państwa, dziękuję państwu za spotkanie.